Każda historia ma swój początek, a każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Dzisiejsza Ewangelia mówi właśnie o początku. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale od 35 wiersza opowiada taką historię. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu. A było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana? Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. W zasadzie to bardzo krótki fragment, zaledwie kilka zdań, kilka wersetów zapisanych w Ewangelii Jana. Parę ważnych pytań rodzi się na marginesie tego tekstu. Pierwsze pytanie brzmi: jaki był mój początek drogi z Jezusem? Gdzie on był? Jaki on był? Dlaczego idę za Jezusem? Czy tak, jak uczniowie Jana, usłyszałem słowa: oto Baranek Boży, idź za Nim? Czy może inaczej? W jakich okolicznościach? Chcę się skupić dzisiaj na dwóch kwestiach, które wypływają z tego tekstu. Pierwszy to inne spojrzenie na bycie Jezusa w tym świecie. My, ludzie, zazwyczaj widzimy Jezusa jako bezdomnego, jako tego, który wyrusza z Nazaretu i nie ma gdzie głowę skłonić. Nie ma swojego miejsca, ale jest wędrowcem, a wraz z Nim wędrują Jego uczniowie. Tymczasem ewangelista Jan mówi, że Jezus zaprasza swoich naśladowców, swoich uczniów, by poszli za Nim do domu. Co to był za dom? Gdzie on się znajdował? Dom? Jezus zaprasza tych ludzi przede wszystkim do tego, by pod dachem domu przeżywali społeczność z Nim. Nie wiemy, jaki to był dom, ale jedno wiemy, że ci ludzie znaleźli tam społeczność z Jezusem. Tam z Nim byli, tam z Nim są. Dlatego my, ludzie, możemy spotykać Jezusa wszędzie. Możemy wszędzie czytać Boże Słowo, możemy wszędzie modlić się do Niego, możemy wszędzie z Nim rozmawiać. Ale potrzebujemy domu, potrzebujemy społeczności, potrzebujemy miejsca. Potrzebujemy Kościoła, który jest zrozumiany jako społeczność wierzących. Tak, bo najpierw jest społeczność wierzących. Ten Kościół, w którym się znajdujemy, powstał dlatego, podobnie jak wiele innych kościołów, że ludzie postanowili, że chcą być razem. I chcą tutaj, w tym miejscu, na tym skrawku ziemi, gdzie mieszkają, pracują, żyją, ponad 100 lat temu wybudować swój dom, który jednocześnie będzie ich miejscem spotkania z Panem Bogiem, domem Bożym. Gdzie mieszka Jezus? Jezus mieszka w społeczności wierzących. I to miejsce jest wtedy Jego domem, kiedy tu do Niego przychodzimy. Jezus mówi: przyjdź do mnie, pójdźcie, a zobaczycie. Często mijamy wiele kościołów. Mijamy je przy ulicach, placach naszych miast. Czy wchodzimy do nich? Czasem jako turyści. W niedzielne przedpołudnie mamy tę sposobność, żeby pójść i zobaczyć. Dotknąć Bożej rzeczywistości. Dotknąć drugiego człowieka, podać mu rękę. I w tym uścisku dłoni przeżyć społeczność wiary. Przeżyć bliskość Jezusa, który także dzisiaj zaprasza nas. Pójdźcie i zobaczcie. Pójdźcie i przekonajcie się. Pójdźcie, przełamcie się, aby zyskać pokój w swoim sercu, aby zyskać życie przez Jezusa i w Jezusie. Życzę tego, abyśmy znajdowali nasze miejsca na ziemi z Jezusem.